Święto Matki Boskiej Gromnicznej jest nazwą ludową. W oficjalnej liturgii Kościoła święto to nosi nazwę Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, z tym, że współcześnie raczej się mówi o tym święcie jako o święcie ofiarowania pańskiego. Nazwa Święta Ofiarowania Pańskiego podkreśla aspekt chrystologiczny tego święta, natomiast święto Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, czyli Matki Boskiej Gromnicznej, jest to jedno ze świąt maryjnych, podkreślające właśnie bardzo głęboki maryjny charakter polskiej i tym bardziej właśnie ludowej pobożności. Dzisiaj Maria Dziewica przyniosła do świątyni swojego przedwiecznego Syna. Po poświęceniu w kościele ze świecami cała społeczność wioskowa wychodziła. Starano się, aby te świece nie zgasły, żeby donieść zapaloną świecę do swoich domostw. W tym celu albo osłaniano dłonią otwartą zapalony knot, albo też robiono, tak jak zresztą współcześnie też, specjalne osłonki z papieru. W ogóle świeca najczęściej była zdobiona w takiej archaicznej formie, było to pasemko lnu, ponieważ Matka Boska, także Matka Boska Gromniczna, była wiązana na dawnej polskiej wsi z tradycyjnymi pracami przypisanymi do kobiet, między innymi z przędzeniem, z tkaniem, z przędzeniem płótna, nici. Po zapaleniu, właśnie po znalezieniu się już w obrębie swojego obejścia, obchodzono z gromnicą wszystkie budynki, na każdym rogu budynku klękając. Otaczano też, odymiano zwierzęta hodowlane. Kawałek gromnicy dawano psu do zjedzenia, aby lepiej pilnował gospodarstwa. Poza tym po wejściu do chałupy wypalano znak krzyża dymem na futrynach, nad drzwiami, nad oknami, a także na głównej belce stropowej, na tak zwanym siestrzanie albo tramie, która to belka podtrzymywała cały sufit. Wierzono, że dzięki temu dom jest zabezpieczony od ingerencji nieczystych sił, od uroków, chorób, wszelkiego nieszczęścia, różnych negatywnych zdarzeń losowych. Matulu, kaj wy tam jesteście? Siadajcie se tutaj bliżej łóżka. I ty, córciu, siadaj tu, pole. Stolika. Bo to teraz jest taki czas, że jak przyszliśmy do chałupy, to każdy z nas przypali se od gromnicy świeczkę i postawi tutaj na tej deseczce. Spełniamy swoją misję jako placówka kulturalna, przypominamy o dawnych zwyczajach, o dawnych świętach, zachowaniach, tradycjach polskiej i radomskiej wsi. Każdy se przypalał świeczuskę, stawiał se, o. Wy też se przypolcie. Te se przypolę, myślałam, że te dużo to... Ale weźcie tutaj ta trochę. No to już za sami mi za to, wstawcie tam. I teraz niech każdy pamięta, czyja to świecka. Bo która pierwsza zgaśnie, to ta pierwsza umrze. Poza
poza tą częścią kościelną, czyli Eucharystią, zawsze spotykamy się w dworze z Brzeziec, gdzie wspólnie kolędujemy. W roku bieżącym dodatkowo mamy, co można zobaczyć, ogłoszenie wyników konkursu Szopka Bożonarodzeniowa. Ponad 60 prac, przepięknych, cudownych szopek z różnych materiałów tu zgromadzonych. Będziemy wręczać te nagrody i będziemy wspólnie kolędować w roku bieżącym z uczniami Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga oraz z Zespołem Ludowym Gotardowie.